te decyzje zależą od ciebie i to, co się i jak to będziesz robił, zależy od ciebie. I to jest to, co mi się podoba, że całą odpowiedzialność bierzesz na siebie. Tomek Kujawa, na co dzień jestem właścicielem swojej firmy, która zajmuje się automatyką przemysłową. Przedsiębiorcą jestem samodzielnym 10 lat. Was znam od października 2019 roku. Nie, jesteście moimi pierwszymi nauczycielami. Obawy były takie, czy w ogóle będę rozumiał, o czym rozmawiacie, co pokazujecie, czy to będzie w ogóle jasne dla mnie, zrozumiałe. Był to całkiem nowy temat, więc to są typowe objawy związane z czymś nowym, tak? Czy to będzie coś dla mnie? A jeżeli tak, czy ja to w ogóle zrozumiem, czy będę umiał się w tym poruszać? Przekonałeś mnie, właściwie ty, że gdzieś tam nie mieliśmy może jakiegoś wielkiego kontaktu, ale to co mieliśmy, jakby wystarczyło. Znam cię z tej strony, dajmy na to, jakim jesteś człowiekiem, i to na tą chwilę wystarczyło. Postępy widzę. To nie mówimy tylko o postępach finansowych, tak, bo to jest jakby skutek, ale postępy mentalne, to jest najważniejsze. Widzę, jak zachowywałem się na samym początku. Co ja myślałem o tym, jak chciałem zagrywać, jak zagrywałem, co jak robiłem, a jakie mam przemyślenia teraz po tym czasie, tak? Jakie zdobyłem doświadczenie. To, co mówił Paweł, gdzieś tam utkwiło w głowie. I głównie mental, to jest największa zmiana. Ze względu na to, że mam swoją firmę, nie jest to tyle, ile bym chciał, ale staram się, żeby to było w okolicach dziennie, w okolicach godziny, dwóch na to poświęcić. Mój cel jest taki, że chciałbym otworzyć konto realne i na nim zacząć zarabiać. Tak, żebym doszedł do takiego poziomu, że będę uważał, że już to mogę zrobić, tak? Że jestem już na tym poziomie, że to konto realne otworzę i go nie uwalę. Głównym takim motywatorem to jest rodzina. Moja praca, czyli moja firma w tej chwili nie pozwala mi spędzać z rodziną tyle czasu, ile bym chciał. Natomiast wydaje mi się, że trading może w tym pomóc, tak? To mógłbym polecić również takim ludziom jak ja, czyli przedsiębiorcom, ponieważ w tradingu to, co mi się podoba, to, że jesteś odpowiedzialny sam za siebie, tak? To, co zrobisz, ty nie zależy od nikogo innego, tak? Wiadomo, że jest rynek, tak? Który działa tak, a nie inaczej, ale decyzje, jakie podejmujesz je ty sam i nie ma na to nikt inny wpływu, i to, co się na nim zadzieje, też, że tak, wiadomo, że to tam są po drugiej stronie kupujący, sprzedający, tak? Ale głównie te decyzje zależą od ciebie i to, co się i jak to będziesz robił, zależy od ciebie. I to jest to, co mi się podoba, że całą odpowiedzialność bierzesz na siebie. Zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli ktoś myśli, że zrobi to w bardzo krótkim czasie, to jest błąd. Natomiast w perspektywie dłuższego czasu jest to jak najbardziej realne. Właściwie wszystko, co Paweł mówi, jest dla mnie w tej chwili nowością, tak? Bo ja nie zajmowałem się tym, więc jeżeli chodzi o sam handel, wszystko jest dla mnie nowością. Natomiast fajnie jest to, że za handlem idzie również mental, i to jest zdecydowanie dodatkowy plus. To jest ciężko powiedzieć, żeby nie słodzić za bardzo, tak? Ale widać, że jest to człowiek, który ma wiedzę i chce się nią podzielić. I to jest bardzo fajne. Przy tym jest pozytywnym człowiekiem i aż czasami się dziwię, że jemu się chce, tak? Bo wiadomo, że ludzie są różni i każdy ma różne podejście, a jemu widać, że ciągle się chce, i to jest bardzo fajne u niego.
widać, że osoby, które się w to angażują, również zaczynają pomagać, tak? To nie jest tak, że wszystkiego, czego my czegoś nie wiemy, oczekujemy od was, jako od właścicieli firmy, czy od Pawła, tak, jeżeli chodzi o trading, tylko pytania, które się nasuwają, czy jakieś problemy, staram się rozwiązać również ludzie, którzy już się z tym zetknęli i którzy również w tym są. Konsekwencja w tym wstrzymaniu się zasad i niepodpalanie się i trzymanie chciwości na wodzy. Wcześniej zdecydowanie tak, była taka możliwość, zdecydowanie. No chyba wszystko to, co powiedziałem, to jest jedno wielkie polecenie. No, to jest nie tylko część biznesowa, tak, ale również część jakby pozatradingowa, tak. To jest coś, czego nie da się wycenić i co jest poza skalą. Na tym stracić możesz, jeżeli nie będziesz konsekwentny. Natomiast jeżeli będziesz słuchał tego, co jest mówione, to tylko można zyskać. Powiem tak, jeżeli będziecie robili takie spotkanie, a nie dostanę zaproszenia, to naprawdę będę zawiedziony.